Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie. Bardzo, bardzo dziękuję po pierwsze za wszystkie komplementy dotyczące mojej sukienki na Christmas party i za słowa wsparcia, że wytrzymała w szpilkach całą noc, znaczy całą noc, nie byłam tam całą noc, ale udało się, wróciłam w szpilkach, nie ściągnęłam ich, nawet tańczyłam, więc było naprawdę okej, byłam w szoku, że tyle wytrzymałam, ale impreza była naprawdę fajna, wrzucałam Wam zdjęcia na Instagrama, na Instastory, pięknie było wszystko tam przybrane, jedzenie było ok, muszę powiedzieć, obiad był średniawy, ale starter i deser były przepyszne. Do tego był taki stand ze słodyczami, tak jakby budka, i tam były właśnie słoje z różnymi słodyczami. Była fotobud w ogóle, można było sobie zrobić super zdjęcia i je wydrukować, albo zrobić filmiki, to też Wam wrzucałam na Instagrama. I co jeszcze? I był magik w ogóle, był magik. Pierwszy raz na żywo miałam okazję zobaczyć, wiecie, magiczne sztuczki i on robił jeszcze na mnie kilka i na mojej koleżance, no po prostu ja wiem, że to są jakieś tam, wiecie, sztuczki, ale to jest po prostu wow, ja mam w takim szoku jak małe dziecko. W ogóle zrobił sztuczkę na mojej koleżance z kartami, poprosiłem o jakąkolwiek datę, wybrał sobie datę urodzin i rozwinął karty i dwie były odwrócone i pisakiem były napisane 12 June po prostu na tych kartach. No jak on to zrobił, po prostu to było genialne, bardzo jestem zadowolona, że miałam okazję, wiecie, to zobaczyć i kilka właśnie sztuczek na mnie zrobił, no po prostu niesamowite, więc naprawdę super się bawiliśmy, bałam się, że będzie troszkę sztywno, bo wiecie, cały ten główny szef firmy był i wszyscy jacyś tam inwestorzy i tak dalej, ale było naprawdę super. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. No, a dzisiaj wracamy do rzeczywistości, koniec bycia księżniczką, ale jestem mega zadowolona z sukienki, bardzo się wszystkim podobała, więc się bardzo cieszę. Także tak, no i dzisiaj lecę na zakupy. Tak jest, wiecie, zwykłe spożywcze muszę zrobić, ale również jadę do miasta, jadę sama, ponieważ muszę kupić prezent dla tej osoby na Secret Santa w pracy, która, mówiłam Wam, że będzie lista z podpowiedziami, ja wypisałam tam chyba z 6 rzeczy, więc jest osoba, która mi wybierze, ma z czego wybierać, a ta osoba napisała, że chce niespodziankę. Także średnio, mam jedną już rzecz, ostatnio właśnie mówiłam, wam kupiłam, ale w takim razie idę, jest to kobieta, także kupię coś takiego, jakieś, nie wiem, jakieś coś w Laszu, myślę, że coś kupię, może jakieś kosmetyki jeszcze, jakieś czekoladki, widzę takie rzeczy, ale no miałam nadzieję, że coś mi to podpowie, ale niestety nie, więc to chcę kupić coś dla Adama. Myślałam o jakichś perfumach, więc chcę wejść do jakiegoś do sklepu, wiecie, żeby powąchać coś, bo dawno, dawno już mu nie kupowałam żadnego zapachu, on strasznie jest oszczędny, ma jedno, które mu kupiłam już 4 lata temu i właśnie je dopiero kończy, także biorę dużą trepkę, że jeżeli cokolwiek dla niego kupię, to schowam, bo inne prezenty, które wymyśliłam, będą zamawiane online, no, ale kupię właśnie prezenty w centrum, podjadę do... Słyszałam, że w innych sklepach są te wieńce na drzwi, więc podjadę do Morrisona chyba, bo podobno tam są. I jak coś to kupię, ale nie wiem, gdzie zrobić zakupy, może w Tesco, bo ja preferuję Tesco, ale jak może będę w Morrisonie, to może zrobię tam. Nie wiem, zobaczę. No i tyle. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dalej. Jestem wykończona, ale zadowolona, bo mam wszystko, mam wszystkie prezenty. Znaczy dla dziewczyn, bo dla Adama nic nie kupiłam. To co chciałam, to akurat nie mieli w sklepie, także muszę zamówić online. Ale dla dziewczyn mam wszystko, zrobiłam też spożywcze zakupy. To nie będę Wam pokazywać, bo to nudy. Byłam w końcu na spożywce w Tesco, bo pojechałam do Morrisona po wieniec.
i znalazłam, ale jakoś tak spożywki nie chciałam tam robić, nie lubię tego sklepu. Jeszcze chciałam, tak naprawdę chciałam, ale poszłam na truskawki pierwsze, bo było, wiecie, na początku sklepu i w każdym pakowaniu była jakaś zgniła, także stwierdziłam nope. I wzięłam wieniec i wyszłam, znaczy zapłaciłam i wyszłam i pojechałam do Tesco, bo i tak Tesco mam po drodze, nie tak, że miałam ekstra podjechać, także wolę w Tesco zrobić zakupy, to tam kupiłam wszystko, co potrzebowałam, a w Morrisonie znalazłam wieniec, niestety był tylko jeden do wyboru i są bardzo skromne, a cena poszła do góry, no wiadomo, że wszystko idzie do góry, ale mało ma ozdób, ale i tak jest piękny, jest taki zielony, świeży, czerwona kokarda i te szyszki kosztowały 9,99, co roku płaciłam 8, no ale wiadomo jak jest teraz, ale mam ozdoby z zeszłego roku, znaczy z zeszłego, z poprzedniego, ja zostawiam zawsze te ładne ozdoby z tych wieńcy i sama sobie go udekoruję, żeby był troszkę bardziej kolorowy, chociaż taki też jest taki ładny. To wam później pokażę, więc, no ale cieszę się, bo już mam wszystko, mam winiec, mam syropy do kawy, ostatnio nawet przyszła moja obudowa świąteczna na telefon, też lubię mieć świąteczną obudowę, bo poprzednia mi się zepsuła, bo to był taki renifer, który po prostu się, no, zaczął, także to, i byłam właśnie w kilku sklepach po jakieś prezenty dla dziewczyn i wszystko znalazłam, co chciałam, więc w czasie poszłam sobie na kawkę, bo chciałam, stwierdziłam, że jak będzie jakaś fajna muffinka, bo ta kawiarnia nazywa się Muffin Break, uwielbiam, nie wiem, czy słyszycie sufit, ale tutaj właśnie angielskie domy, to Liam tam stąpa i go słychać. Muffin Break mają przepyszne muffinki i stwierdziłam, że jak będzie jakaś taka fajna, to sobie pójdę na muffinkę, na kawkę i posprawdzam, czy coś potrzebuję. Wydawało mi się, że mam wszystkie prezenty, ale wiecie jak jest. I mieli właśnie tam muffinkę kawową, chyba czekoladowa ona była. O, jak zaczęłam, że kawowa, to był znak. I do tego zeskanowałam, wiecie, kartę klienta, bo oczywiście, że mam kartę klienta tam, gdzie sprzedają kawę. I okazało się, że moja kawa dzisiaj jest za darmo, także rewelacja, meant to be, więc okazało się, tak, posprawdzałam, okazało się, że mam wszystkie już prezenty, mogę jechać do zakupy, ale ja kupowałam, oczywiście nie pokażę wam tych prezentów, szkoda, bo jestem bardzo z nich zadowolona, muszę powiedzieć, wszystkie trzy prezenty Secret Santa i dla moich dziewczyn mi się bardzo podobają. Ale jak już byłam w tych sklepach, stwierdziłam, że coś małego to sobie też kupię, bo są to sklepy, w których dawno nic nie kupowałam. Ja wiem, że mam swoje kosmetyki i tak dalej i jest ich jeszcze trochę, dlatego kupiłam w sumie takie mini wersje wszystkiego, bo wszystkie na święta wyszły takie mini wersje, wiecie, na prezenty i kupiłam sobie kilka, dosłownie kilka rzeczy i weszłam do Lasha, wiecie co, zapytajcie, ostatnio wam wspominałam o tym balsamie do makijażu, że kiedyś używałam z Lasha i byłam się zapytać, ale nie robią go już dawno, także szkoda, no ja go używam bardzo dawno temu. Mieli inne jakieś produkty, ale takie, co się łączy z wodą i wtedy robi się jakiś taki, taka jakby maska taka i do właśnie do, ale to mi nie podeszło. Także wzięłam sobie maseczkę, którą kiedyś namiętnie kupowałam, to była moja ulubiona maseczka, Catastrophe Cosmetics, ona się nazywa. I ona jest z jagód, to są te maseczki, które trzeba trzymać w lodówce, one są świeże. I ona, patrzcie jak ona jest fajna, ona, to są normalnie zgniecione jagody. O matko, po prostu cofam się w czasie 10 lat. Uwielbiam tą maseczkę. No, to są prawdziwe jagody, różne olejki, zrobiona przez Andrzej. Także zaraz sobie schowam do lodówki. Myślę, że szczęście się zrobię. Uwielbiałam tą maseczkę, z wszystkich, które próbowałam, to tam najbardziej podpasowała. Jest jagodowa, jest po prostu rozgniecione jagody, nakłada się na twarz. No, rewelacja. I kupiłam sobie coś, co ciągle kupuję komuś do prezentu, a sobie nie kupuję. I to jest taki mały shower gel Snow Fairy. I on jest taki różowy, z brokacikiem. On pachnie jak wata cukrowa. O matko, jak to pachnie, mówię wam. Uwielbiam, absolutnie rewelacyjny produkt.
Zrobił go Stefan, oni fajnie zawsze naklejają, kto to zrobił. No, także ostatnio koleżance też kupiłam się do prezentu, a ja strasznie lubię ten produkt, także kupiłam sobie też taką małą wersję. Kupiłam sobie coś z Soap & Glory. Dawno nie miałam, Boże, już nie pamiętam, kiedy miałam coś z tej firmy, a wyszło dużo takich fajnych, małych secików prezentowych i wzięłam sobie taką edycję świąteczną Jingle Blooms. I tu jest body wash i body butter. Te masłowe, pamiętam, bardzo fajne. Zobaczymy, bo to jakiś ma być świąteczna, właśnie świąteczny, limitowana edycja. A, otwórzmy go. Oni w ogóle zawsze, pamiętam, to tak pakowali. No, ten ich papier. No, także mały żelik i mały balsam. Od razu w sumie. O, ładnie, taki słodziutki. W ogóle wszystkie te produkty od razu lądują do użytkowania, nie będą czekać w kolejce jak tam milion balsamów i innych rzeczy, także te żeliki małe, wszystko będzie teraz używane przez święta, dlatego to właśnie kupiłam. A jeszcze w ogóle w tym flaszu wzięłam sobie, zawsze jak tam chodziłam, pamiętam, to kupowałam przy kasie, on zawsze leży, on się nazywał Charity Pod, Naked Charity Pod Coins Hand and Body. To jest taki balsam do ciała i do rąk. Ja to używam jako, ja używam to do rąk. I to jest taki mały, to jest, wiecie, taki, jak, coś jak to miałam, to ten bar do masażu. Rozpuszcza się, wiecie, pod wpływem ciepła. To jest na charity i tam te pieniądze, także on kosztował tylko funciczkę. To sobie wzięłam, taki fajny. On też, bardzo się tak on pachnie. I ostatnia rzecz. Byłam w The Body Shop, kolejny sklep, w którym nie byłam milion lat, nic sobie nie kupiłam. Kupowałam właśnie jeden prezent dla koleżanki i wziąłam sobie taki mały zestaw, bo też nie miałam po prostu tak dawno tego, za 6 funtów tylko, więc tu jest masło do ciała i mały żel. Wziąłam sobie truskawkowy, bo pamiętam, że truskawkowy i grejpfrutowy najbardziej lubiłam tę serię. Były dwa świąteczne zapachy, ale żaden mi się nie podobał. Pomarańcza z czymś i jakiś pine cone chyba. I jakiś tak zapach mi nie podpasował, także wzięłam taki bardzo standardowy zestaw. Więc małe żeliki, małe balsamki, więc będę miała takie fajne, pachnące święta. Więc fajnie, bo mam wszystkie prezenty i coś dla siebie również, coś fajnego. Nie wiem, czy będę w ogóle dzisiaj robić sobie obiad. Adam idzie do pracy, także dla niego on idzie do obiad w pracy. A ja chyba skończę na awokado z tostem i z jajkiem, bo nie jestem głodna. Tak się zapchałam tą muffinką i tą wielką kawą, że absolutnie nie jestem głodna i na pewno jeszcze nie będę przez jakiś czas. Także zajmę się teraz tym wieńcem i powieszę na drzwi, że będzie pięknie, świątecznie. I już jest wszystko. I już jest wszystko. Jestem z wszystkiego zadowolona. Także możemy teraz zacząć planować jedzenie. Zawsze robię listę. Jedną listę dla siebie na polskie święta, a drugie na angielskie święta, żebyśmy wszystko mieli. Musimy być zorganizowani z jedzeniem i żebyśmy nie musieli w ostatniej chwili kupować, jak są takie mega, mega kolejki. Bo tego nienawidzę. Także taki jest plan. Tak, dołożyłam niedużo, znalazłam dwa takie, wiecie, jak frozen, troszeczkę, znaczy zmrożone i grzybka i taką ozdobę. I myślę, że dużo fajniej wygląda. I kokardeczka. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas, everyone! The snow is falling all around me. All around me, children playing, having fun. It's the season. It's the season. I don't know. No i pięknie jest. Let's go, let's go, it's cold. Come on, come on. Dobra kochani, żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!